Dotykam, wygrywam, czyli akcja promująca badanie piersi. Temat dla wielu trudny, ale jak w przystępny sposób zachęcić kobiety do badania się samemu? Dziewczyny, kobiety, to jest cholernie ważne, bo nie tylko ratuje zdrowie, ale bardzo często ratuje życie. Rak piersi wcześnie wykryty jest niemalże w 100% wyleczalny. Związek mój z tą akcją jest taki, że docierając do takiej ilości kobiet, do jakiej ja docieram, muszę mówić o takich ważnych rzeczach. Ćwiczenia, zdrowy tryb życia, odżywianie, oczywiście to wszystko jest ważne, ale w momencie, kiedy trzeba się badać, kiedy chodzi o zdrowie kobiet, to trzeba głośno o tym mówić. Momentu, kiedy powiedziałam sobie, okej, od tej pory będę badać piersi, nie pamiętam. Pamiętam taką rozmowę kiedyś z moim lekarzem ginekologiem, który powiedział: dobrze, teraz będziemy badać piersi. Ja sobie pomyślałam, Chryste, Panie, chyba nie po to tu przyszłam. No okazało się, że również po to, że to są naczynia połączone. Jesienią w ogóle mam taki zwyczaj, to już jest u mnie nawyk, robię sobie generalny przegląd organizmu. Nauczyła mnie tego mama, bo ona też bardzo o to dba i jest to dla mnie zupełnie normalne. To naprawdę nie ma żadnego wstydu, z wiedzą możemy wszystko zrobić. Niewiedza może sprawić, że za rok nas tutaj nie będzie. Dobre samobadanie trwa tyle, ile dobry prysznic, bo to można robić równocześnie, więc mam tę świadomość, że jak idę pod prysznic, to po prostu robię. Ale również nie ukrywam, że rozmowy między koleżankami, które na przykład mówią: o, teraz zrobiłam przegląd całego swojego organizmu. Mówię: o, dobrze, że mi mówisz, bo ja już nie robiłam tam rok. Ukochanki moje, jakie mocie, takie mocie, małe czy duże, nieważne. Ważne, żeby były zdrowe. Łapcie piersi w ręce i dbajcie o nie. Badajcie się same, co by potem nie było płaczu.